Wreszcie, a nie dałoby się mi jakiego pomocnika wykombinować? Szybciej by szło! No widzę. Strasznie ciężko. Bo widzi pan, mój brat ma syna. Fajny z niego chłopak, robotny. Jakby mi on tak pomógł, to bym szybciej te koła i by ciężko tak nie było. A jeszcze to bym o jaką premię chciał spytać. Święta idą, dzieciakom narty obiecałem. Przynajmniej ze 200 mońków. Oj, wiem, wiem. Ten wasz chłopak to by się przydał, ale ceny spadły, już prawie zysku nie ma. Źle bardzo, oj źle. No ta premia to jak będzie? Da się coś? Ze 200 mońków. Wiem, że należy się panu. Jestem z pana pracy bardzo zadowolony, ale ciężko, ciężko. No ale to tylko 200 mońków. Oj nie, nie. Praca droga jest w naszym królestwie. Praca jest droga, a jak to? No tak, pan dostaje miesięcznie 3000 mońków, ale to nie wszystko. Pensje każdego pracownika obciążają jeszcze podatki i bardzo wiele składek. Emerytalna, rentowa, chorobowa i składka na ubezpieczenie społeczne. I to nie wszystko. Jest jeszcze fundusz pracy, to pieniądze dla bezrobotnych, i fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych. W tym ostatnim funduszu gromadzone są środki dla pracowników firm, które zbankrutowały. Widzi pan? Praca dużo kosztuje. To ile znaczy kosztuje moja praca? Kiedy pan pracuje u mnie w fabryce, otrzymuje pan w kasie 3000 mońków co miesiąc. To jest pana płaca netto. Ale ja muszę wyłożyć więcej. Praca brutto to praca całkowita. Przed odliczeniem składek i zaliczek na podatek dochodowy. Wszystkie te składki i podatki to około 83% tego, co pan otrzymuje do ręki. O matko, to ile to będzie? No około 2500 mońków. Plus oczywiście to, co pan dostaje do ręki. To całe 5500 mońków będzie. O matko. Widzi pan? Pana praca kosztuje 5500 mońków. Ale dostaje pan 3000. Reszta to podatki, składki. Żeby pana zatrudnić, muszę wydać aż tyle. A nie dałoby się jakoś tak tego ominąć? No jakże? Nie będę łamał prawa. Zatrudniam pana legalnie. Ma pan ubezpieczenie? Będzie pan miał emeryturę? Na to także idą pieniądze ze składek. Tak powinno być. Ale wiele firm zatrudnia ludzi na czarno, żeby zmniejszyć koszty pracy. Wielu pracowników godzi się na to, bo gdyby się nie godzili, to nie znaleźliby żadnej pracy. Kiedy koszty pracy są zbyt wysokie, to zwiększa się szara strefa i trudno znaleźć pracę. To tak jak syn mojego brata. No właśnie, chętnie bym go zatrudnił, ale nie mogę powiększać kosztów. A ta premia? No wiem, że się panu należy. W tym miesiącu dostanie pan 100 mońków premii, a w przyszłym, jak wszystko pójdzie dobrze, następne 100. Dobrze? Dobrze. Dziękuję.